Dzień dobry, Elu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry Gosiu, dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj dla siebie miłe. Jak to, że my jesteśmy zawsze dla siebie miłe? No i super. Słuchajcie, to będzie taka rozmowa właśnie. Dzisiaj spotykamy się z absolutną, chodzącą, pozytywną energią. Ela Kinowska, która również fotografuje, zajmuje się filmem, podróżuje, jest performerką wizualną, jak ja sobie ją nazywam, na własny użytek. Robi dziwne różne rzeczy. Czasami jak coś jej przyjdzie do głowy, to ona po prostu natychmiast to wciela w czyn. Ela Kinowska przyjęła zaproszenie. Zobaczycie, jak będzie radośnie. Czerpcie od niej energię. Już się cieszę. Dziękuję bardzo. Kochana, ty nadajesz z Sopotu, ja jestem tutaj w Warszawie, to dzięki technice mamy tą cudowną możliwość, że możemy sobie pogadać na wizji i mam nadzieję, dziewczyny, wszyscy właściwie, nie tylko dziewczyny, będą mogli tego posłuchać. Elu, podobno 40 lat już zajmujesz się fotografią. Jak Ojej. ty to zrobiłaś? Ojej, nie W przy. Polsce? Od przedszkola w zasadzie. Ale no tak, to już 40 lat minęło. A jak to się w ogóle zdarzyło? Bo ty, nie wiem, czy to najpierw były podróże, czy to jakoś wszystko połączyłaś? Jak to się wydarzyło? Nie, najpierw była ciemnia pod schodami u mojej koleżanki. Miałam lat 15, byłam w liceum i zafascynowałam się fotografią. W sensie takiego przekazu, że coś się rejestruje i później coś się dostaje, takiego materialnego. I to mnie fascynowało. Sfascynował mnie proces. I poszłam na kurs do, to się nazywał MDEK chyba, Młodzieżowy Dom Kultury. Takie były osiedlowe u nas w Chylonie, w Gdyni. Taki dom kultury. Ja się zapisałam na kurs fotografii i tam taki pan instruktor nas nauczył procesu fotografii i jak się robi techniki, jak się robi zdjęcia w cieniu. I podarował nam powiększalnik, czy myśmy od niego kupiły z koleżanką, z którą byłam razem na tym kursie, powiększalnik i stwierdziłyśmy, że założymy ciemnię. A ona miała taką piękną willę w Gdyni Cisowej, to się willę wtedy nazywało, i miała miejsce w piwnicy pod schodami, któreśmy zaadaptowały i wyobraźcie sobie Państwo, że to było pierwsze moje źródło dochodu. Nie, naprawdę My zaczęłyście na tym zarabiać? zaczęłyśmy na tym zarabiać, ponieważ stałyśmy się takimi fotografkami klasowymi, czyli wszystkie imprezy klasowe były przez nas rejestrowane, później wywoływałyśmy, robiłyśmy odbitki. Na każdej odbitce z tyłu była pieczątka firma EKMP, firma Ela Kinowska Magda Prawdzik. To była firma. Od razu firma? Firma mała, ale zgrana. Oczywiście tam w sensie takiej firmy, jak my sobie dzisiaj wyobrażamy, to nic z tym wspólnego nie miało, bo to była działalność pod schodami. Ale my miałyśmy takie niebieskie koperty i chyba taką kopertę. Masz. Naprawdę możesz mieć tak? Niemożliwe, Ela, Takie serio. koperty i w tych kopertach żeśmy wsadzały do tych koperty odbitki czarno-białe z naszej klasy i sprzedawałyśmy je. A później to się przerodziło w taki większy interes, ponieważ jeździłyśmy po szkołach i robiłyśmy takie szkolne zdjęcia, tak jak kiedyś fotografowie przyjeżdżali do szkoły. Pewnie jeszcze miałyście walizkę z kokardkami i tak dalej, Nie, przypinałyście. nie miałyśmy view kamery takie, nie. Miałyśmy statyw, miałyśmy aparat i robiłam też pierwsze, zaczęłam robić pierwsze zdjęcia reportażowe, ponieważ w pewnym momencie ja zaczęłam uczyć angielskiego w szkołach. I już wtedy miałam lat 18 i wykorzystałam to do robienia takich zdjęć reporterskich, więc to było moje pierwsze zetknięcie z fotografią. Ale ja nie chciałam zostać fotografem i pracować jako fotograf robiący zdjęcia paszportowe albo legitymacyjne. Mnie fascynowało zupełnie coś innego. Mnie fascynowały właśnie ten przekaz, jak przekaz, który jest uchwycony w danej chwili. Czyli nie zdjęcie Ty sama stworzone. o sobie mówisz, że ty jesteś absolutnie wierna tym decydującemu momentowi, czyli tej idei decydującego momentu, tak? Tak, to się dzieje teraz i w danej chwili. I tego nie, jak przegapisz, nie ma zdjęcia. Więc No tak. oczywiście dlatego ja nie robię de facto zdjęć portretowych, aczkolwiek miałam taką serię zdjęć portretowych, którą zrobiłam w Amazonii Ekwadorskiej, jak pojechałam, żeby zrealizować projekt w Ekwadorze.
To były portrety, więc ja nie mówię, że nie robię czegoś. Ja po prostu idę tak z prądem. Jesteś osobą, tak jak ciebie odbieram, osobą, która absolutnie jest osobą otwartą, która daje sobie przestrzeń na to, co przychodzi tobie po drodze, co się nadarza, co cię spotyka, bo ty właściwie z każdej sytuacji potrafisz coś czerpnąć takiego, co cię dalej, nie wiem, porywa do realizacji czegoś. Nie Dokładnie tak. przegapiasz. Tak, bo moje projekty rodzą się jakby tak organicznie. One wynikają z Właśnie. tego, gdzie ja się spotykam i z kim ja się spotykam. Więc dla mnie taką pożywką to jest miejsce i ludzie. No właśnie, bo pogadamy o tych Twoich projektach, bo mnie bardzo też interesują. Chcę Cię dopytać o kilka rzeczy. Natomiast wyczytałam, że Ty w ogóle jesteś ekonomistką z wykształcenia. Ja. Znasz pięcioma językami, zazdroszczę, po prostu na maksa zazdroszczę. A. Jak jest Czyli... dużo wina, to siedmioma. Proszę? Jak jest dużo wina, to siedmioma, bo się nauczyłam siedem. A władam biegle pięcioma, tak. Bardzo się też dużo przemieszczasz, podróżujesz, mieszkasz w dwóch krajach obecnie, bo mieszkasz i w Polsce, w Sopocie, i jednocześnie w Kanadzie. Wiem, że umówić się z tobą to trzeba bardzo ściśle pilnować grafiku, godzinę, bo ty zawsze jesteś zajęta, ty jesteś na wystawie, ty jesteś na wykładzie, a to idziesz gdzieś rozmawiać, a to idziesz gdzieś coś robić, a tu piszesz wniosek jakiś. Po prostu non-stop jesteś w biegu. Skąd bierzesz energię, Ela? Ja słyszałam już to pytanie i Widzisz, jednak ludzi to interesuje, gdzie ty masz to źródełko. taka moja koleżanka w Kanadzie, moja polska koleżanka, to ona mówi o mnie: Ela, ty na jakimś, przepraszam, cytuję, końskim gównie chowany. Mówi, ja nie wiem, skąd się ta energia bierze, ale ja to po prostu mam w swoim DNA. Jesteś I osobą, która nawet jak w szklance nic nie ma, to mówi, że jest do połowy pełna. zawsze, zawsze. I zauważ moje nazwisko, bo to zawsze, jak spojrzę też na nazwisko, to coś można, znaczy, można coś powiedzieć o człowieku. Moje nazwisko jest Kinowska. Ja się urodziłam Kinowska, nie zmieniłam nazwiska. A, no właśnie, bo chciałam Nie, powiedzieć, że ci, co dostają nazwisko, czy zmieniają, to... ja nie przybrałam nazwiska po mężu, ani nie kupiłam na Amazonie, bo niektórzy to się śmieją, że tam Kinowska, ponieważ to kinem się zajmuje, także to mówią, ja mówię, czy kupiłaś sobie, czy to twoja ksywka? Nie, to nie jest moja ksywka, ja się urodziłam Elżbieta Kinowska i będę do końca życia Elżbietą Czyli ruch, Kinowską. Róg, czyli to znaczy róg, kino to znaczy róg, więc ja mam. film też. A film z czego się bierze? Z No ruchu, z ruchu. 24 klatki na sekundę. No tak. Więc to jest taki ściśnięty zapis w No jednej trochę ty sekundzie. nie masz wyboru, to już musisz tak do końca. Bo ja muszę, no zawsze się śmieję, że dostaję akredytację na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za nazwisko. Sandra Kinowska. No dobrze, no widzicie, jak się ze mną rozmawia. Po prostu nie sposób nie żartować i nie śmiać. Elu, ja trochę, bo przysłałaś mi tutaj oczywiście materiały wspomagające, nie będziemy tu ukrywać. Poczytałam sobie troszeczkę, nawet wysłuchałam jakiegoś bardzo długiego wywiadu, chyba radiowego w Jedynce. To był dość chyba godzinny albo ponad, już nie pamiętam. Być może nawet nie pamiętasz, że udzieliłaś takiego. A pamiętam z Pamiętasz. Sławińską, Tak. tak. I zainteresowało mnie tutaj kilka rzeczy. Pewnie będziemy skakać i nie będziemy rozmawiały chronologicznie. Kto wpadł na ten projekt Przenikanie? Co to w ogóle się wydarzyło, że żeście wpadli? Bo to chyba z Markiem Woźniak. Woźniakiem, tak, robiłaś ten projekt. Jak to się wydarzyło w dwóch różnych miejscach? Co to było? Opowiedz. Ja nie wiem, masz jakiś materiał ilustracyjny, żeby Państwo tutaj. Mogę to pokazać, chociaż ja też użyłam tego w zapowiedzi już momencik, bo już ja to zrobię sobie tu Nie przy. będzie po prostu, będzie Ja mam łatwiej. od ciebie trzy zdjęcia dostałam, więc zaraz je Ja pokażemy. mam katalog, mogę, znaczy nie mam przy sobie, zaraz mogę iść Już, do już, już, już katalogu. momencik, zaraz to udostępnimy. A ty będziesz nam opowiadała, bo to jest w ogóle jakiś kosmos dla To jest mnie. kosmos, tak. Ja mam to do siebie, że wchodzę w projekty. O, właśnie. To jest zdjęcie pochodzące z projektu, które nazywa się Przenikanie Moskwa-Berlin. I polega na tym, że dwoje fotografów, to znaczy Marek Woźniak w Berlinie i ja w Moskwie,
fotografowaliśmy na tym samym negatywie. To jest projekt z kamerą obskurną, jak mówi mój kolega Marek. Na dwa otwory. Ma dwa otwory i po lewej to był jego, a po prawej był mój, albo odwrotnie, bo ja tutaj, nawet tutaj nie wiem, co jest Moskwą, co jest Berlinem. Zaraz zobaczymy dalej, bo jeszcze Bo mam. właśnie o to chodzi. O, tu jest bardzo dobry, tak. Lewy otworek to był mój. I teraz Państwo widzą, że te dwa obrazy się przenikają, bo projekt polegał na tym, że nas dwoje fotografuje, nie wiedząc, co druga strona robi. Czyli jak ja sfotografowałam swoją lewą stronę, zaklejałam tą dziurkę i to pudełeczko z negatywem jechało do Berlina i on w Berlinie robił swoją dziurkę. Czyli my prowadziliśmy dialog fotograficzny, nie wiedząc, co druga strona robi, więc do ostatniej chwili, do momentu wywołania wszystkich negatywów, a to trwało 4 lata, 24 negatywy, proszę Przepraszam, Państwa. i to pudełko tak krążyło między wami? Tak, to pudełko krążyło. Nie wiem, czy ja tobie wysłałam zdjęcie tego pudełka. No, Nie, 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 nie wysłałaś. w każdym bądź razie to pudełko krążyło fizycznie między nami. Niesamowite. Więc to był projekt, który zaproponował mi Marek Poźniak, który jest fotografem od pewnie też 40 lat, tak jak ja, bo jesteśmy w tym samym wieku. I Marek przez długie lata wykładał filmówce w Łodzi na Wydziale Fotografii. Ma za sobą dużo wystaw, jest uznanym fotografem. I on taki dialog już prowadził z miastami niemieckimi. On był w Berlinie, ktoś był w Stuttgarcie chyba. Więc Okej. to nie była dla niego nowinka. On już to robił. I ja się z nim kiedyś spotkałam, jak mieszkałam w Berlinie. W Berlinie, w Moskwie, przepraszam. On mieszkał w Berlinie. W Łodzi, bo on kursował między Berliną a Łodzią. I on mówi, wiesz co, Ela, czy byś była zainteresowana takim projektem? I to mi się bardzo spodobało. Ponieważ Wiesz, ja lubię robić rzeczy nowe. I to ale był... ty jesteś taką osobą, której tak ja mam wrażenie, poprawnie, największą radość sprawia ten proces twórczy w ogóle, który cały czas się dzieje. Już efekt to tam już później, ale to, co Tak. się pomiędzy jest, nie? To jest fascynujące i fascynują mnie też nowe projekty. Ja nigdy nie zajmowałam się fotografią otworkową. Więc i Ty fotografia lubisz otworkowa wyzwania. to jest wyzwanie, bo przede wszystkim nigdy nie wiesz, co dostaniesz, bo to jest czas naświetlania, to się domyślasz, prawda, otwierasz, wszystko jest uzależnione od pogody, od warunków. Nie, to się stawia na statywie. Jak ja poszłam, słuchajcie, kochanie, na Plac Czerwony i wystawiłam wielki taki negatyw, znaczy wielki, wielki statyw, taki ciężki. I na tym było pudełko. To wszyscy, którzy tylko ci przychodzili, a tam dużo chodzi takich taniaków, bo tam musi być porządek, wszystko pod kontrolą. I tak się podejrzanie na mnie patrzyli, a tam ekspozycja wymagała chyba 2 czy 3 minut w tym momencie. Więc ja chodziłam po tej Moskwie z tym pudełkiem i z tym statywem. Naprawdę podejrzanie się na mnie patrzono. I co jeszcze? Że właśnie ta niewiadoma do końca. My żyjemy w bardzo szybkim świecie teraz i ja się bardzo szybko przemieszczam, a tu musiałam zwolnić zupełnie. I teraz to jest taka natychmiastowa gratyfikacja. O, zrobię zdjęcie aparatem. O, fajnie, selfie wyszło. Tutaj czekasz, czekasz i nie wiesz. A I to jest nie wiesz do cudne. końca, To jest cudne. kto będzie jeszcze z drugiej strony, bo ta druga połówka należy do Marka. A I tak to uczy pokory pięknie. Jak to bardzo, pięknie uczy pokory. bardzo, bardzo. I Bardzo mi jest, bardzo mi dostaliśmy podobał wasz pomysł, no. propozycję wystawy w Bogocie, w Muzeum Sztuki Współczesnej. Więc to była dla nas bardzo duża gratka i to no, bardzo się cieszyliśmy właśnie na okazję, żeby to pokazać w takim muzeum. I Marek zajął się odbitkami i to pokazaliśmy w takich odbitkach metr na półtora. Ojej, to duże. Więc ogromne, ogromne. Więc to robiło wrażenie i naprawdę te miasta się przenikają i to była konwersacja pomiędzy miastami, to też była konwersacja na poziomie naszym i trzeci poziom to był polityczny, bo te miasta ze sobą nie rozmawiają.
No ale teraz zobacz, odnieś te zdjęcia do obecnej sytuacji. To jeszcze No, kolejny level. jeszcze, tak, No. jeszcze. Ja w ogóle teraz to chyba w ogóle nie miała odwagi pokazać tego gdziekolwiek, bo tam jest Moskwa, więc to już w ogóle zakazany temat. Tak. No dobrze, to jeden z No. takich projektów, ale bardzo, bardzo mi się podobało. Zresztą wiesz, to ty też dajesz dowód na to, zresztą przed chwilą to powiedziałaś, że nie wolno bać się wyzwań. Absolutnie, że trzeba próbować. Może nie wszystko jest dla nas, ale jeżeli nie spróbujemy, to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to jest dla nas, czy nie. Też wrócimy na moment do fotografii, chociaż nie, płynnie przejdziemy do Twoich fantastycznych działań. Ja dosyć tak właśnie Ciebie nazywam, właśnie, że jesteś taką performerką wizualną, bo wymyślasz ciągle takie rzeczy, a potem wrócimy do Twojej fotografii. Bo jest oczywiście, wspomniałam tutaj, że interesuje Cię bardzo film. I ten film jest dla ciebie też taką, no, mam wrażenie, taką, no, ogromną pożywką i jakimś takim wspaniałym narzędziem do wypowiadania się. Chociaż ja nie chcę tutaj jakby też zdradzać wszystkiego, bo mam nadzieję, że większość ludzi będzie mogła zobaczyć ten film, o którym zaraz porozmawiamy, o czerwonej kanapie. Ale kiedy oglądałam ten film, to zrozumiałam, że okej, pomysł, okej, że to film, okej, że projekt. Ale to wszystko, co się dookoła tego tam działo, to jest dopiero w ogóle niesamowite. Bo ty oczywiście też robiłaś zdjęcia z tego i tak dalej. Elu, mówię o twoim, no, sztandarowym projekcie filmowym, moim zdaniem. No właśnie, Czerwona Kanapa. Opowiedz, co to jest. Tym samym zareklamuj, bo jeżeli gdziekolwiek będzie ten film, to naprawdę was serdecznie namawiam, żebyście poszli. Elu, co to było, jak ty na to wpadłaś? No, długi, szeroki temat. W każdym razie, wszystko się w życiu zaczyna od czegoś. I ja wspomniałam, że u mnie te projekty zaczynają się tak, tworzą się bardzo organicznie, oddolnie, że jest człowiek, jest idea. I pewnego dnia, no to powiedzmy 10 lat wstecz, mówimy o Kanadzie w tej chwili. Ja mieszkam w Kanadzie i mój kolega Piotrek Sobierajski sprzedał mi czerwoną kanapę. To znaczy, on tą kanapę przywiózł od siebie z domu, bo ja zbudowałam taki nowoczesny dom i chciałam zamknąć taką przestrzeń telewizyjno-kominkową dwoma czerwonymi kanapami. I nigdzie tych kanap nie mogłam dostać, a on miał dwie czerwone kanapy w swoim ściśniętym segmencie, jak ja to mówię. I po 2 latach nagabywania jego żona mówi: słuchaj, Piotrek przyjeżdża do ciebie z kanapami. I to jest bardzo ważny moment. On siada na tej kanapie, to znaczy najpierw rzuca ją w śnieg, to Piotr, bo on tak ją rzucił w ten śnieg, usiadł i ja wyszłam i mówię: oh my God, to jest przecież flaga Kanady. Ten czerwony, No prawda? za tobą jest plakat z tyłu. Tak, o właśnie tej czerwonej kanapy. I ja sobie mówię: Boże, przecież słuchaj, no to jest rewelacyjne. Ela nam zrobiła zdjęcie, jego żona. Przenieśliśmy się do salonu do mnie, gdzie nie było czerwonej kanapy, i zaczęliśmy dyskutować o tym, jak to by fajnie było, jak Piotrek by pojechał kamperem, a ja bym pojechała z nim i ja będę robić. On pojedzie przez Kanadę, bo on zawsze chciał przejechać przez całą Kanadę kamperem, a ja przy okazji będę robić zdjęcia i będę pytać się ludzi, co znaczy dla nich Kanada, bo mnie zawsze interesowały kwestie tożsamościowe. Czy można Zresztą być. zrobiłaś film też Robiłam wcześniej film, a kim ty jesteś właśnie? Nawiązujący do tożsamości Kanadyjczyków. Skąd my się, kim my jesteśmy, jakim tworem? No i od słowa do słowa mówiliśmy, no zrobiliśmy, założyliśmy sobie, dobra, pojedziemy przez Kanadę. I w pewnym momencie pojawił się Fundusz Kanada 150, na 150-lecie Kanady i rząd federalny szukał projektów. I my złożyliśmy ten szalony projekt z Ta Piotrem. opatrzność nad tobą tam czuwa. Tak, ale ja mówię o tym procesie oddolnym, prawda? I no, ta kanapa była czerwona, wtedy byli konserwatyści przy władzy, kolorem jest niebieski, Kanada jest konserwatywna, więc wyciąganie kanapy w ogóle z jakiegoś salonu, jeżdżenie, to jakiś szalony pomysł, ale słuchajcie, trzeba próbować. I słuchajcie, było 460 projektów, 460. Oni wybrali 46 projektów flagowych i my byliśmy jednym z tych projektów. My byliśmy jedynymi proponentami, jedynymi, którzy byli imigrantami. No właśnie o to miałam zapytać, no bo przecież wy tak naprawdę nie jesteście rdzennymi Kanadyjczykami. Znaczy, kto jest rdzennym? Rdzennymi Kanadyjczykami są tylko No ci, tak, tych, których co. skrzywdzono, oczywiście. Tak, Wiadomo. ale nie jesteśmy
Kanadyjczykami pierwszego pokolenia, O, powiedzmy. może tak, no, słusznie. To jest tak. Jesteśmy imigrantami, jak to się mówi, czyli Tak. jesteśmy. W Kanadzie się mówi hyphenated Canadian, czyli mówi się Polish Canadian, mówi się British Okej. Canadian, French Canadian, czyli coś Okej. hyphenated, bo jesteśmy takim myśliczkiem, nie? Jesteśmy polscy Kanadyjczycy, więc my jesteśmy tymi polskimi Kanadyjczykami, którzy przyjechali no, świeżutko, no bo ile ja wtedy byłam, no już byłam 25 lat, no, powiedzmy wtedy w Kanadzie. Tak, ale no to świeżutko, bo tam porównując się do tych Kanadyjczyków, gdzie ich korzenie sięgają XVII, XVIII, XIX wieku, no to jestem No już trochę tak, no tak, no tak. w perspektywie. Więc przyjęliśmy to wyzwanie i my byliśmy tylko we dwoje, myśmy stworzyli firmę, stowarzyszenie, żeby to zrealizować, więc my mieliśmy pomysł i stowarzyszenie i nic więcej. Ale ponieważ ja oczywiście, no, nie dostaję się grantu na ładne oczy, więc ja już miałam historię swoją fotograficzną, miałam historię w robieniu projektów, historię zrobienia zarządzaniem przede wszystkim, bo ja zrobiłam film w Kanadzie jako producent dla No kanadyjskiej telewizji. właśnie, no. Więc ja miałam budżet ponad 100 tysięcy dolarów, więc to trzeba wykazać, że coś się zrobiło, bo tak, proszę panią, nie ma, że przyszła Ela uśmiechnięta. I Piotrek drugi, rozumiesz, który chciał, my chcemy zdobyć świat i Kanadę. Nie, tak nie ma. Więc stworzyliśmy taki zespół z Piotkiem. Pracowaliśmy nad tym projektem przez cały rok i w 2016 roku dostaliśmy pieniądze. 2017 w Sylwestra zaczął się nasz projekt. Wystawiliśmy kanapę w parlamencie, na wzgórzu, tam przy świętowaniu Nowego Roku. I cały rok 2017 spędziliśmy w zasadzie na kanapie, realizując ten projekt. Zaczynając od północy, przyjechaliśmy przez wszystkie terytoria samolotami, No właśnie, bo saniami, trzeba pamiętać, że Kanada autokarami. jest ogromnym krajem, że podróżowaliście w ogromnie niskich temperaturach też. Znaczy 30 tysięcy kilometrów. Podróż się zaczęła w marcu. My myśleliśmy, że już tam cieplej będzie, a tam było minus 37. Cieplej. Już marzec, wiosna, minus 37, więc nosy zamarzały naprawdę. Nie odmroziliśmy sobie ani uszu, ani nosa, ale nie było to łatwe do realizacji przede No wiesz, wszystkim sprzęt też, wiesz, pracuje. sprzętu, bo wysiadają aparaty, No ale właśnie. mieliśmy filmowców miejscowych, którzy znają swój sprzęt i oni nam realizowali zdjęcia, bo projekt polegał na tym, że przemieszczając się z tą kanapą, stawialiśmy ją w danym miejscu i zapraszaliśmy osoby Kanadyjczyków, żeby mówili w takiej winietce 60-sekundowej. Stawialiśmy kamerę, ma pan minutę, czy pani, proszę teraz powiedzieć, co dla pani, pana znaczy Kanada. 60 sekund. I te wywiady na końcu dnia żeśmy obrabiali i puszczaliśmy w sieci. Czyli mieliśmy oczywiście. Czyli Elu, w pierwszym założeniu nie było was pomysłu na to, żeby zmontować film? Nie było, nie, absolutnie, tam nie było filmu. Nic nie mówimy, w tej chwili tu nie ma filmu w ogóle na horyzoncie. Więc, Niesamowite. bo przede wszystkim projekt by jeszcze droższy był. Bo film jest bardzo drogim, podraża, no i to przede wszystkim produkcja filmu jest droga. Także, ale ja świadoma tego gdzieś tam z tyłu głowy, że być może coś się z tego później stworzy, więc. Czy moi filmowcy, którzy byli ze mną, zawsze filmowali tak zwane B-rolls, czyli ten dodatkowy materiał. I ja wróciłam po tym całym roku jeżdżenia spędzenia na tej kanapie, miałam 60 godzin materiału. Filmowego. Filmowego. Więc. Aż byłoby żal wyrzucić w ogóle, No nie? właśnie, no i co z tym zrobić? Myśleliśmy, że zrobi to ten Kolumbijczyk, który z nami jechał przez Kanadę, ale on wrócił do Kolumbii, się zajął innymi sprawami, więc ja szukałam kogoś innego, żeby ktoś zrobił, więc podeszłam do jednej osoby, drugiej, trzeciej, oni mówią, nie, to za dużo, za dużo, dużo, za dużo i nie, to No było bo wiesz, proste. to jest z różnych miejsc, różne Różnych odcinki, miejsc, jest różne północ, wielu. fragmenty. I w Tam. ogóle, żeby poznać to i żeby, no nie, no więc tutaj ja mówię tak, no reżyserką jeszcze nie byłam, no ale reżyseruję trochę życie na co dzień.
Więc kto znalazł ten projekt niż ja? I, znaczy, realizowałam, produkowałam, już wyprodukowałam film, więc wiedziałam, jak to się robi. I napotkałam super kobietę na festiwalu filmowym w Gdyni, Igę Wasilewską, która jest montażystką zawodową i mieszka w Sopocie. I z Igą spędziłyśmy pół roku prawie. No nie codziennie, ale tak mówiąc o tym, w montażowni u niej. I przeglądając to wszystko, tak? Nie, no najpierw trzeba 60 godzin przejrzeć, wyselekcjonować, później trzeba zrobić z tego jakiś materiał taki, no powiedzmy mamy 5 godzin, później trzeba stworzyć historię też, nie? To musi się opierać na jakiejś osi, to nie może być taki zlepek, tu jesteśmy, tam jesteśmy, tam jesteśmy. Tak, tak. Gdzieś musi być jakaś myśl i też, żeby zainteresować widza. Znaczy, wiesz co, ja teraz, bo ja już widziałam ten film, nie będę tutaj ukrywać, i teraz jak ciebie słucham, bo ty też opowiadałaś o tym na spotkaniu, ale oczywiście na spotkaniu to się szybciej, krócej, bo mniej czasu, ale jak się ogląda ten twój film, to muszę oddać ci cześć, że mimo, że to tak jak mówisz, z różnych miejsc, z różnymi ludźmi, różne fragmenty, to i tak udało wam się zachować fabułę w tym wszystkim. Tak. I o to chodziło. I to było największe wyzwanie. Ta fabuła, No, żeby... teraz tak sobie uświadomiłam, że kurczę, z tylu godzin materiału poszarpanego totalnie, Tak. wysnuć tą fabułę, która tam jest, nie będziemy opowiadać o niej, bo to naprawdę zachęcam do obejrzenia, to szacunek, Ela. To ja nie wiem, jak żeście to zrobiły, po prostu, ale tak. To jest dużo pracy, to jest dużo pracy. To jest siedzenie, godziny, czasami po jednym dniu miałyśmy 30 sekund materiału, nie? Wiesz, Jesteś w ogóle genialna. cały proces, później muzyka. To No tak. ten film też robi muzyka, która trzeba Tak, oglądać, oczywiście. nie? Teraz Oczywiście. sobie, i teraz sobie wyobraź, teraz może tutaj dla Państwa, żeby tak Zobrazować. to zobrazować, więc ten film nie był w budżecie tego projektu, więc ja zamknęłam projekt w grudniu, koniec grudnia 2017 roku. I... Czyli te socjale, to, że jeździliście, że nadawaliście to na No socjale. tak. I to mieliśmy taką interaktywną mapę Kanady, gdzie było 150 wywiadów na 150-lecie. I to było nasze zobowiązanie do rządu kanadyjskiego, do podatnika, jak ja to mówię, w ramach tego grantu. Więc całe finansowanie filmu, cała produkcja została w zasadzie, to cały film został sfinansowany przeze mnie, przez moją fundację, którą mam tutaj w Polsce. Założyłam w Sopocie Fundacja Edukacja, Kultura, Sztuka. No ale kto stoi za tą fundacją? Kto dawał pieniądze? Znaczy ja i mój mąż, to muszę przyznać. Właśnie już nie chciałam tego mówić, bo to najczęściej tak się kończy, że właściwie te fundacje, czy to finansujemy sami po prostu. No właśnie i To tutaj wygląda. i tak, więc to były nasze fundusze prywatne, których nie żałuję absolutnie, A ja ani mam grudnia. nadzieję, że ten film gdzieś kiedyś zarobi w końcu na was, bo jest po prostu świetny. No, zarobi, nie zarobi, ja już jestem usatysfakcjonowana, bo grze on powstał. I A że ma świetny odbiór. Ludzie w bo ogóle reagują bardzo żywo. bardzo tak. I teraz będzie pokazywane na Sopockim Festiwalu Filmowym około 23-24 czerwca, także już robię taką zajawkę. Koniecznie musisz nam dać znać, bo poślemy wiadomość w świat, bo naprawdę to jest tak, że do wszystkich, którzy nas słuchają, to nie jest tak, że film jest w regularnym gdzieś pokazie w kinach i tak dalej, jeszcze przynajmniej. Więc upolować, żeby go obejrzeć, to trzeba troszeczkę wysiłku, ale naprawdę wierzcie mi, że warto. I po prostu ja nawet. Ile trwa ten film? 53 minuty, a to jak. Ja po prostu nawet nie wiem, kiedy to zleciało. To po prostu Tak, no jeszcze się tak. chce i jeszcze się chce po prostu. Tak. Żal, że to się kończy już. Elu, No. ale przy okazji tego filmu też wiem, że robiłaś cały czas fotografię podczas tej podróży, prawda? To znaczy, ja muszę powiedzieć od razu, że ja nie byłam fotografem w tej Ja podróży. wiem, ale Bo rejestrowałaś ja sobie miałam. backstage. Ja byłam osobą, która spinała cały projekt i byłam odpowiedzialna za ten projekt. Ja osobiście całą drogą za ten projekt. Piotrek miał funkcję logistyczną, ja miałam funkcję właśnie taką, że ten Merytoryczną. stacja. Ja byłam realizatorką tego projektu. I o co pytanie było? Bo O to, zgubiłam. że backstage zapisywałaś na fotografię. O fotografię, tak. Ale oczywiście, jak to ja, no to mnie korciło. No Mnie tam korciło. widziałam w filmie, biegałaś z aparatem czasami. Biegałam, miałam aparat przy sobie. Ja miałam ze sobą fotografów, bo
No, tak było, ale na tej podróży przez kamperem to robił zdjęcia też Krystian i ja robiłam przy okazji. I ja też filmowałam, na przykład w tym filmie nawet nie zauważyłaś, że są sceny fotografowane moim iPhone'em. Tak, ty później powiedziałaś nam po spotkaniu o tym, ale to w ogóle też jakby, To jest fikcja, wiesz. zobacz, jaka jest jakość, to jest wszystko spójne, Tak, nie? tak. Więc i też moim aparatem, bo ja miałam ze sobą aparat Sony, który używam do lokowania produktów, ale i tak też, no, ja czuję, kiedy czuję taką potrzebę, że muszę filmować albo muszę robić zdjęcie, to ja to robię po prostu. Ja to czuję. Zatem pamiętajmy, że wy jeszcze musieliście prowadzić samochód, rezerwować sobie bilety, przemieszczać się, gotować, prać. No po prostu wszystko, to nie była ekipa, że za nią jeździł dwór i wszystko robił. Nie. Nosiliście tą kanapę, rozstawialiście, skręcaliście, rozkręcaliście. No To w ogóle musieliśmy wyjść, fenomenalnie. robić zakupy, gotować, jeszcze Dokładnie. udzielać wywiadów po drodze I i po jeszcze się francusku. znosić na to wszystko wzajemnie. Tak, i jeszcze przygotowywać, jeszcze rozmawiać, jeszcze namawiać, szykować, obrabiać. Więc to było, słuchajcie, to była praca, 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 praca. Ale Ale. przepiękny, naprawdę efekt jest przepiękny. Pytałam o te fotografie. Życzę Ci tego, żeby ten film w ogóle wszedł Ci się regularnie na jakiś festiwal do obejrzenia. No bardzo bym chciała, żeby on się gdzieś pojawił. Może tak się zdarzy. Ale też gdyby jeszcze kiedyś Twoja fundacja, czyli Twój mąż, mieli za dużo pieniędzy i chcieli wydać album z tej podróży, to już w ogóle byłoby super i w ogóle Ale dopełnili. wiesz co, tak o tym myślę teraz, że powinno coś zostać jeszcze w ręku. Namacalnego na półkę, nie? Namacalnego na półkę, tak. I do czego jeszcze zmierzam? Że ja zrobiłam ten film, dlatego że ja już jestem w takim punkcie życia, że ja myślę o tym, co zostawić moim dzieciom. No, ale ja to No, sobie będę sobie powiemy, ale. podpinać. I dzieciom moich dzieci i tak dalej, i tak dalej. To I fajne, że możemy tak to wejść w myśli. taką sferę, że dla mnie ja już się tak patrzę. Co z tym będzie dalej? I mówię, no i przyjechaliśmy, zrobiliśmy to, i to coś, co było niemożliwe. I ja chcę, żeby to namacalnie, żeby ktoś jeszcze zobaczył, żeby moje dzieci, moje wnuki i jeszcze i też taką moją motywacją była inspiracja dla innych ludzi. Wiesz co, ale to jest, Ela, to jest dokładnie o tym. Ja wczoraj byłam na spotkaniu takim fotograficznym. Ostatnio jakoś takiego mam farta, że trafiam na spotkania, gdzie ludzie pracują z archiwami. To w ogóle nie moja bajka, bo ja nie pracuję z archiwami, ale bardzo dużo się uczę od tych ludzi. I tak jak teraz Ciebie słucham, będzie taki czas, że ktoś weźmie ten Twój film, czy Twój album, jeśli powstanie, i przejedzie tym miejscem jeszcze raz na przykład. I zapyta następnych ludzi. Wiesz, to by było cudowne w ogóle, więc ja myślę, że ten film jest absolutną inspiracją. Ja jak obejrzałam ten film, to pomyślałam sobie, Boże, nie ma rzeczy niemożliwych. One mogą być mniejsze, mieć mniejszy wymiar, mniejszy zasięg, ale należy próbować, bo to jest przepiękne po prostu. Przepiękne. Absolutnie. Zarażasz absolutnie energią. I jeszcze raz polecam ten film. Będziemy informować, jeżeli będzie w czerwcu w Sopocie, tak mówiłaś? Na Sopockim Festiwalu To Filmowym. na pewno Sopockim napiszemy Festiwalu. Wam, bo jeżeli ktoś tylko będzie miał możliwość, zresztą zawsze można sobie zrobić weekend nad morzem, słuchajcie, czy tam urlop nad morzem, więc Właśnie, w czerwcu, w sierpniu. no, no właśnie, bo zaraz będziemy mówili też w sierpniu. No właśnie, Elu, ale dobrze, zostawmy już ten film, bo ja bym mogła godzinami, absolutnie zaraziłaś mnie tą pozytywną energią. Poza tym jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Ten film był też dla mnie lekcją. Już pomijam sam projekt, sam film, sam efekt, w ogóle wszystko, co się tam wydarzyło, ale piękny sprawdzian dla przyjaźni. To jest po prostu no, szacunek, naprawdę, bo wy tam z Piotrkiem jesteście znajomymi, jesteście przyjacielami, ale przyjaciółmi, przepraszam, ale różne są sytuacje w podróży i no, no, dla mnie to jest naprawdę ogromna lekcja. Naprawdę, że co może się dziać różnie. Możemy sobie rwać włosy z głowy, ale przyjaźń to jest przyjaźń. To w końcu przychodzi ten moment. Przetrwał No. wszelkie wyzwania. Wszelkie wyzwania. To jest piękna Tak, lekcja, wytrwała. I to naprawdę. jest, co nas nie zabije, to nas wzmocni. I dzisiaj z Piotrkiem jesteśmy w lepszej komitywie i naprawdę łączy nas o wiele więcej taka więź nasza, taka zażyłość, która się stworzyła, jeszcze silniejsza. Ale A wy poprzez. jesteście w stanie się zabić. Poprzez Twoją osobowość, Twoją, wiesz, pozytywną osobowość
Już kocham tego Piotrka i kocham tego Kolumbijczyka, który tam się uśmiechał w wodzie. W ogóle to muszą być fajni ludzie, jeżeli ty z nim wytrzymałaś tyle czasu, więc A absolutnie. oni ze mną też, bo to nie No jest z tylko tobą, oczywiście, że tak, same. więc dobrze, zostawiamy już to przepiękny, przepiękny projekt. Wiem, że kombinujesz nad kolejnym, ale nie będziemy jeszcze zdradzać, bo. Super kombinuję. Ale trzymam kciuki, bo to też bardzo fajna rzecz się zapowiada, tylko dodam, że może to będzie, może, jeżeli będzie, oparte będzie o nasz kraj, o Polskę, więc mam nadzieję, że jak już Ela powie, no dobra, robię, to jakoś będziemy mogli się włączyć w to i ci pomóc to przeprowadzić, zrobić. Wszyscy, wszyscy, nie tylko my jako my tutaj, ale wszyscy, którzy będą chcieli. Dużo potrzeba będzie wtedy życzliwych osób. Dobrze, wracamy do fotografii, Ela, bo przysłałaś i użyłam mi w zapowiedzi naszego wywiadu zdjęcia z Cabo Verde, gdzie rejestrowałaś, ja może je pokażę też, rejestrowałaś festiwal, tak? Karnawał, festiwal, jak to było? Karnawał, karnawał. Karnawał. Co moją uwagę zwróciło w tych fotografiach? Ty na co dzień właśnie taka pogodna, kolorowa, towarzyska, no super, po prostu wulkan energii pozytywnej. Nagle te zdjęcia, tak bliskie kadry, tak mocne, tak wow, że w życiu, jakbym ciebie nie znała, to nie wiedziałabym, że za tym stoi kobieta. Dobrze, powiedz coś więcej o tych zdjęciach, ja spróbuję je pokazać tutaj na wizji. Może zacznijmy od tego samego projektu. Ja w 2023 roku, w lutym, zdecydowałam się na wyprawę fotograficzną z Michałem Roskiem, który organizuje wyprawy w różnych częściach świata fotograficzne z innymi fotografami. Mała grupa fotografów i naszym zadaniem było sfotografowanie karnawału. No wiadomo, to jest karnawał brazylijski. To znaczy, to nie jest Brazylia, ale to w tym samym wymiarze. Kolorowo, tam się dużo dzieje, piękne kobiety, te stroje niesamowite, te królowe, te karnawały. Ale ja szukałam czegoś innego, ja szukałam czegoś więcej. I oczywiście ja mam takie tendencje dochodzenia trochę własnymi ścieżkami, bo realizowanie jakikolwiek projektu w grupie jest wyzwaniem, dlatego że się trudno robi zdjęcia, jak jest trzech, czterech czy pięciu fotografów w tym samym miejscu. Dokładnie. Ale znalazłam sobie taką moją połówkę, taką fotograficzną i z Michała. I ja z Michałem stworzyliśmy taką parę, w sensie szukaliśmy tych samych rzeczy i postanowiliśmy poszukać czegoś ciekawszego niż te widoczki takie, które są standardowe. I trafiliśmy na rozpoczęcie karnawału. To karnawał cały tydzień czasu trwa i zaczyna się procesją, która się nazywa Mandinga. I to jest procesja, która zaczyna się w dzielnicy, gdzie jest zgrupowanie tych, ja bym powiedziała, potomków afrykańskich niewolników, bo Capo Verde było taką przystanią w podróży niewolników z Afryki do Brazylii. I oni się jakby wcielają w tych swoich poprzedników, malują się i to są jakby się Państwo sobie wyobrazili szamanów i to wszyscy są tam szamanami w pewnym sensie. Grają na bębnach, wpadają w trans, mają różne rodzaje gadżety. To jest gadżet, to jest taka laleczka w ogóle stworzona. Wygląda jak człowiek. To jest wszystko w pewnym sensie przerażające, bo to dla mnie było wręcz przytłaczające, bo myśl, o, i to jest taki mój To jest flagowe zdjęcie, które ja pokazuję też w tegorocznej edycji wystawy Rok 2023 w obiektywach polskich fotografek. Więc ja jestem bardzo blisko niego, to jest bardzo ciasny kadr. On się No patrzy prosto właśnie. i on trzyma atrapę, to jest atrapa, pistolet, ale ja mam wrażenie, on zaraz do mnie strzeli. I siła tego w ogóle, tam w jego oczach jest.
I w jego pozie jest cała historia kolonializmu, tam jest ból, tam jest żałoba, tam jest chęć zemsty, tam jest tyle emocji, że z tego kadru można by zrobić film. No, dla mnie to jest. Oni po prostu naprawdę serio do tego podchodzą, oni naprawdę Tak, wchodzą tak, tak, do tak, tak. całego. I tej twarzy, oni się, ten rytuał malowania, ja trafiłam do miejsca, gdzie oni się przygotowywali, bo my właśnie z Michałem szukaliśmy takich miejsc, gdzie ma być to autentyczne, że chcemy dojść jakby do korzeni tego, gdzie to się tam tworzy, prawda, ten karnawał. Nie oglądać tylko tej finalnej części, gdzie w ostatnich 2 dniach to są konkursy, jak oni się wszyscy przebierają, już wszystko to jest sam blichtr. Tutaj to jest bardzo takie autentyczne, to jest do bólu autentyczne. I ja mam to do siebie, że jak ja robię fotografię, to jest reportażowa, taka typowo reportażowa fotografia. Ja staram się być blisko. I żaden aparat fotograficzny nie pozwoliłby na sfotografowanie tak blisko. Ja to zdjęcia, cała ta seria jest zrobiona iPhone'em. Niesamowite. No, ty w ogóle dużo fotografujesz telefonem, Tak, bardzo ja w dużo. zasadzie i kolega mój, Michał, który w tym samym momencie robi zdjęcia, w tym samym momencie tą scenę, on jest razem ze mną gdzieś z tyłu, bo się przebijamy przez to. Ja w ogóle byłam w białej bluzce, wszłam czarna, bo oni są wszystko tej farby. I on miał Hasselblada i on nie był w stanie takiego zdjęcia zrobić, bo nie mógł tak blisko podejść. No Tak. tak, no tak, no tak. U nas gdzieś te aparaty wysokiej klasy ograniczają, a ten iPhone daje tak, że ja mogę wystawić go, prawda? No, ręką. On jest płaski, widzę i pyk. I jest zdjęcie. I to jest ciekawe, bo ja w zasadzie byłam jedyną osobą w tej grupie naszych fotografów, nas było chyba sześciu, które ja robiłam iPhone'em i robiłam czarno-białe zdjęcia. To znaczy, pokazywałam czarno-białe. Oni wszyscy robili kolor. I ja w tej fotografii wracam w ogóle do czarno-białej fotografii. Ja jako osoba, to jest jedno z moich ulubionych, on Ja jest bardzo prawie. lubię też to zdjęcie, bardzo lubię. Bardzo lubię to zdjęcie, bo jest właśnie ono ma tam wszystko, ono ma to ciało, te naszyjniki, ten jego, Ale w te ogóle ten, wiesz, ten amok taneczny, ten amok, to jest tańc. amok, to jest zdjęcie takie właśnie w amoku. No. Do czego zmierzam, że ja w tej serii wróciłam do czarno-białych zdjęć, ponieważ jak ktoś spojrzy się na moją stronę internetową elafoto.com, foto przez PH, to zobaczy tylko zdjęcia czarno-białe u mnie. Bo ja byłam definiowaną fotografką czarno-białą. Ja tylko operowałam w czerni-bieli, ja robiłam zdjęcia tylko analogiem, wywoływałam je sama w ciemni. To był cały proces od A do Z. No tak, ale właściwie w ostatnim czasie to właściwie, no może nie wszyscy, ale dużo osób kojarzy cię z kolorem, bo Kolorem, ale gdzie się kolor no, zaczął? Kolor się zaczął w czasie pandemii, jak ja no fotografowałam. właśnie, o teraz mówimy o tym projekcie plażowym, czyli Sopot. Tak, Sopoty. I dlatego nawiązuję do tego, bo ja stałam się z czarno-bieli fotografką kolorową, ale w sensie te kolory też są inne, bo ja narzucam pewien styl fotograficzny, który jest bardzo malarski, jakbym mogła to powiedzieć. Więc to nie są ostre kolory, to nie jest to nie, niebieski nie jest takim niebieskim, tak jak widzimy, to są wszystko stonowane kolory. I dlaczego do tego wracam? Że ja na tym Capo Verde wróciłam do siebie jako do fotografki czarno-białej. Więc to dla No mnie dobrze. Ja i jestem na twojej stronie. Możemy sobie tutaj zerknąć. to. Możesz nam też opowiedzieć tak jeszcze króciutko, dwa, trzy zdania właśnie o tej twojej fotografii, bo faktycznie masz rację. My tak, znaczy mówię też za siebie, bardzo kojarzymy cię z kolorem właśnie przez to, że tak dużo mówiło się o tym projekcie plaży, a tu nagle okazuje się, że Ela nasza jest czarno-białym, Ja się czarno-biała, że tak powiem, w swoich kadrach. no, Widzisz moją dziękuję, stronę, tak. prawda? To jest jedno z moich ulubionych zdjęć, jak to Amerykana seria, tylko nie wiem na ile można będzie to powiększyć, bo to są Chyba już nie mogę więcej, wiesz, bo małe, to tak bo są musimy. małe kadry. Coś mi tu weszło, coś remind me later, dobra. I do czego zmierzam, że to są robione w ogóle, ta seria jest robiona slajdami czarno-białymi. To są czarno-białe slajdy. To były akwa, to są wywoływane slajdy i
Ja byłam zafascynowana czarno-białą, dlatego że jestem kolorowym ptakiem, tak jak powiedziałaś. I ten kolorowy ptak, rozumiesz, ja szukałam uzupełnienia takiego, ponieważ balansu w moim życiu, ponieważ ja jestem taka kolorowa, więc ta czarno-biel dawała mi taką jakby równowagę w życiu moim. Ja potrzebowałam czarno-bieli, ja nie mogłam koloru robić. Ja Poza widziałam. tym mam też wrażenie, że czarno-biel, tutaj przynajmniej w tych twoich fotografiach, potrafi tak nas spowolnić, zatrzymać, skoncentrować się bardziej, że kolor jednak mimo wszystko no, ma w sobie tą rolę takiego troszeczkę rozpraszacza, uwodzenia wręcz. A No ten i czarno-biel skupia, nie? no tak, także tu ja skupiam się na detalach, inaczej, na emocjach, detalach. Także ja mówię, z tej czarno-białej fotografii mojej, ja poszłam w stronę koloru w czasie pandemii i później. Wróciłam znowu na Capo Verde, wróciłam do mojej, tam jest Moskowiana, o, tu są zdjęcia Meksyku, tak? z Meksyku, które są analogowo robione, wywoływane, odbitki robione czarno-białe. To są takie kadry, także one mi przypominały, są w takim robionym stylu, o, tu jest, to bardzo mi się podoba ten Tak, portret. tak, Fotografie dzieci, które wyglądają właśnie takich. Była epoka d'oro, czyli epoka złota w filmie meksykańskim, czarno-białym. I ja tu bardzo byłam zainspirowana właśnie tą konwencją czarno-białą i tej epoki d'oro. Epoki d'oro, bo Deoro. d'oro. Ale przyznaję, że właśnie też kiedy byłam na twojej stronie, gdybym cię nie znała, to zupełnie inaczej bym sobie wyobraziła ciebie. Tak, bo to jest zupełnie moja fotografia, jest zdecydowanie, ja to zdjęcie kocham, gdzie to na tej był, i to jest zdjęcie tak surrealistyczne, gdzie jest na placu w Guadalajarze, przechodząc widzę, jest Projektor. szesnastki, nie, i dookoła popcorn, no to przecież słuchajcie, no kino to jest Aż popcorn. samo się prosi. No zobacz, no właśnie, twoje nazwisko. Więc i te gołębie, które tam są wszędzie, no to jest tak, to jest tak naładowane symboliką. Ja po prostu jak zobaczyłam to, to byłam szczęśliwa i to mi daje radość właśnie. Jak widzę takie kadry, no tutaj właśnie mówiłam o tych gołębiach, które są wszędzie. Elu, powiedz mi taką rzecz. Anioł, tak. Jest za tobą film, który jest absolutnie cudowny i w ogóle nastraja do życia bardzo pozytywnie, chociaż wiemy, że kosztował cię wiele trudu. Jest Plaża, o której już pisałyśmy na Polishumen i dość sporo było o niej mówione. Jest to projekt, który uratował cię w czasie pandemii i zrobiła się piękna rzecz z tego. Masz jeszcze projekt, który też mnie bardzo interesuje. To jest projekt o kapslach, czyli o zanieczyszczeniu plaży. Wrócisz do fotografowania takiego, jak kiedyś fotografowałaś? Czy już pójdziesz w ten świat taki, nie, no taki, no taki wirujący, taki wielki, taki szybki, bo mimo wszystko to są duże rzeczy. No, plaża była wyciszeniem, okej, ale też wszystko to, co się zadziało i na zdjęciach, i potem w książce, i tak dalej, to już był jakiś taki prąd. Już tam nie było takiego tylko wycofania, zatrzymania. Wrócisz do takiej fotografii, którą to oglądaliśmy na twojej stronie? Masz czasami takie pragnienia? To znaczy, Tylko nie to, poczekaj. że ja ci tutaj deklaracji chcę, Nie, to tylko czy jest myślisz czasami? bardzo uzasadnione pytanie. Wiesz, fotografia jest takim dla mnie takim narzędziem odkrywania samej siebie też. I moje projekty bazują właśnie na moich też emocjach w danej chwili, w danym momencie w moim życiu. Ja mówię, to się tworzy organicznie. Także ja dużo nie planuję, ja reaguję. Czyli Okej. ja nie wiem, co się wydarzy jutro, i być może zaistnieje taka sytuacja, że ja odkryję zupełnie coś innego, a być może wrócę do tego, co robiłam. Bo to jest uzależnione od mojego stanu wewnętrznego, bo moja fotografia jest odbiciem mojego stanu wewnętrznego, tak powiedzmy sobie. Czyli jak dobrze rozumiem, fotografia dla ciebie jest takim trochę taką butlą z tlenem, takim trochę wspomagaczem po prostu, prawda? I Że kołem ratunkowym. Absolutnie. Absolutnie. Więc ja oddycham, tak jak powiedziałaś, to jest taka butla z tlenem. Teraz
w zależności od tego, ile tam tego tlenu jest, prawda? I ja będę chłonąć i może wstanę jutro po tej rozmowie i mnie zainspiruje nasza rozmowa do zrobienia zupełnie czegoś innego, różnego, bo ja pracuję nad 5 projektami jednocześnie. Nie nadążam za tą kobietą, myślałam, że ja jestem taka. Tak. Ja mam teraz, pracuję nad takim na przykład projektem z moim przyjacielem, artystą, zresztą bardzo znanym artystą. Od dłuższego, od 4 lat my rozmawiamy ze sobą, wysyłając sobie tylko obrazy, to znaczy zdjęcia, albo on mi wysyła, nic więcej. To jest dialog. Ja, to po prostu wiesz, to jest jakby zapis jakiejś, nie wiem, jakiejś sytuacji albo jakiejś kwintesencji myśli w kierunku tej osoby i niech ona teraz sobie kmini, czyli tak naprawdę nie masz nic podane na tacy, musisz odczytać w obrazach Tak, i i to żeby jest. też obrazem odpowiedzieć w jakiś I sposób. obrazem odpowiedzi i my nie piszemy do siebie. My się czasami spotykamy, jak ja jestem w Warszawie. I to zawsze jest bardzo przyjemne, towarzyskie, na kawę, na lampkę Wtedy wina. gadacie, mam nadzieję. Kocham. I wtedy rozmawiacie, mam Wtedy nadzieję. rozmawiamy. To bardzo interesujące rozmowy, bo to jest bardzo wysoki, bardzo znany polski artysta grafik. I z tego Co, ma być. myślisz, że ty z tego zrobisz? Tak. My, znaczy już wiemy, co zrobimy. Chcemy zrobić z tego książkę jako dialog obrazami, nie dialog, bo fotografia jest językiem komunikacji też. To jest pewien język, to jest kod. I właśnie o to chodzi, że my staramy się, szczególnie w naszych teraźniejszych czasach, wszystko zwerbalizować, że musimy powiedzieć, co to jest, do czego należy, zakwalifikować, do pewnej komórki wsadzić. I tu mamy, wiesz, Nie dajemy gramatykę. przestrzeni w ogóle na myślenie. Wszystko podajemy na tacy. Musimy wszystko musi mieć swój znaczek, nie? I wszystko musi być pisane. I to musi być wyrażone w formie werbalnej też. A ta przestrzeń sztuki to jest kod taki, który nie zna słów. A my później interpretujemy wszystko, zobacz, co się dzieje na przykład w przestrzeni kuratorskiej. Że nam się narzuca słowami pewną interpretację. Mamy tytuły. Zobacz, jak ludzie chodzą w muzea, oglądają zdjęcia, zrobiono takie badania, że większość czasu spędzają na czytaniu tytułu niż na Oglądają. pracy. Więc to jest zaprzeczenie tego wszystkiego właśnie, tej werbalizacji, ja mówię, i to jest dialog obrazami, dialog d'image, w ogóle po francusku to się nazywa. Dlatego, żeby W ogóle człowiek. bardzo ważnej kwestii tutaj dotknęłaś, bo tak, po pierwsze, zgadzam się z tobą, że fotografia, no jest kadr po prostu, obraz, mówi znacznie więcej, tylko od nas zależy, co z niego wyczytamy, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę już ten ktoś, kto zapisał ten kadr, on i tak trochę zmanipulował tą wiadomość, wiadomo, bo przecież go zinterpretował, przepuścił przez siebie. Więc on Tak. ci wysyła przepuszczone przez siebie, teraz ty musisz odczytać to, biorąc pod uwagę jego, domniemując przepuszczenie, interpretację, ale też dokładając sobą, to wszystko zbierasz i tym odpowiadasz następnym kadrem. To jest Tak. niesamowicie inspirujące. Absolutnie. Co z tego może wyniknąć? Ja na przykład, ja się złapałam na tym, że ja niektóre zdjęcia robię tylko dla niego. A to jest piękne. I nic więcej, nic więcej. Ja robię i wysyłam mu i tylko w nagłówku jest bonjour, nic więcej. Ale to jest piękne. Przyjaźń w kadrze po prostu. O, przyjaźń w kadrze. O właśnie, to co muszę tutaj zapisać. To jest przyjaźń. Zapisuj. Ale drugą rzecz, którą tu poruszyłaś, bo to też trochę wiąże się z tym projektem, tak mi się wydaje, że to jest taki troszeczkę apel o to, żebyśmy się tak bardzo nie skupiali, nie uzależniali od opisów, od tytułów, od sugerowania czegoś. Ja w ogóle, wiesz, ja sobie wczoraj zdałam sprawę, dlaczego kiedyś zdjęcia opisywano z tyłu. Podpisywano tam datę, babcia Józia stoi i tak dalej. Tak, firma EKMP, tak. Tak, i to było super, bo jak ja dostałam zdjęcie, to oczywiście najpierw patrzysz na ten awers i czytasz sobie zdjęcie, a dopiero potem, jak przeczytasz, to sobie zaglądasz na rewers i możesz sobie to powiedzieć. Czyli dajesz sobie tą przestrzeń, żeby poczytać. A teraz, jak idziesz najczęściej gdzieś na wystawę czy do muzeum, oglądasz te obrazy, najpierw masz po prostu kilometry opisu i ja już nie mam przestrzeni dla siebie. Ja już mogę tylko porównać, czy ja tak naprawdę to samo widzę, czy ja tak naprawdę też tak myślę.
A to mi zawęża strasznie. Zgadzam się z tobą w pełni, dlatego twój projekt, uważam, będzie trochę takim, nawet czy chcesz, czy nie chcesz, takim trochę apelem o to, żebyśmy nauczyli, nie nauczyli, wrócili do czytania między Między obrazami, między obrazami. warstwami. O, i ten, że nasza też relacja z kimś nie opiera się też tylko na słowach, które Na piszemy. dopowiedzeniach, o, tak bym powiedziała. Powiedzeniach, nie? Że można mieć relację przyjaźni w kadrze, operując kadrem. On oczywiście nie jest fotografem, jest artystą, więc jego pracę, ale też wyciąga niektóre fotografie skądś, żeby coś zakomunikować, tylko on mi nie mówi, co to jest. On mi wysyła tylko kadr. Ale to piękne, to w takim razie ufacie w swoją inteligencję wzajemnie i dajcie sobie przestrzeń do własnej interpretacji, do własnych odpowiedzi. To jest super. Ja uważam, to jest świetne. No dobra, to jest jeden projekt, ale jeszcze mówiłaś, jeszcze coś ukrywisz? Jakiegoś rąbka tajemnicy? Znaczy nie, tu uchyliłam rąbka tajemnicy, ale bo ty mówisz, że ja wrócę do Tak, 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 tak. tej mojej takiej klasycznej fotografii, bo jestem wychowana na klasycznej fotografii Cartier Bresson i Kertész. To są moi ulubieńcy i ja się na nich wychowałam. Ja chciałam robić taką fotografię jak oni kiedyś. I w sensie, no gdzieś mam to Ale ty zakodowane. krążysz wokół takiej fotografii cały czas, mimo No, wszystko, nie? i na przykład ja też pracuję, jak patrzę się na ludzi, robię zdjęcia, chwytam jakąś ciekawą chwilę, to ja podchodzę do człowieka, mówię, zrobiłam fajne zdjęcie, nie po to, żeby spytać się, czy mogę opublikować, tylko czy pani nie chciałaby, bo to jest fajne zdjęcie, o jakie fajne, i już, i wysyłam. I wysyłam im od razu i mówię, i oni mają, i ja nie chcę nic, nic od tego nie chcę. Masz po prostu cudowną korzyść i radość stworzenia. Po prostu. Dokładnie, i się dzielenia w pewnym I sensie. dzielenia. No ty jesteś w ogóle osobą, która się dzieli nawet samą sobą, że tak powiem, swoją energią. Już tak ci tu nakadziłam, że ja muszę coś załatwić. Dobra, No przechodzimy właśnie. do załatwiania. To teraz interes jakiś ma, bo to Tak, jest. teraz internet. Nie, no żart oczywiście, bo to nie jest tajemnicą, że Ela, jesteś z nami w PWP i bardzo nas wspierasz i działasz z nami i jesteś na każdej wystawie u nas i przyjaźni się i z Anią Bedyńską i tak dalej. To żadna tajemnica, więc gdzieś tam patrzymy w tym samym kierunku. I wiem też, że jest ci bliskie to, żeby inspirować kobiety, żeby one nie dawały się, żeby tworzyły. Pracujesz nad tym, żeby wystawa była w sierpniu w Sopocie, to chciałabym cię zapytać o dwie rzeczy. Chciałabym, będziemy pewnie zaraz, no tak, musimy zaraz skończyć, bo my oczywiście mogłybyśmy godzinami, ale chciałabym cię zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, bo jesteś dla mnie osobą, która tworzy właśnie na radości tworzenia i dzielenia się. Mówiłyśmy też tutaj o tym, że to jest dla ciebie jakaś butla z tlenem. Nie tylko fotografia, ale również film, czyli absolutnie tworzenie. Też jesteś aktywna na wielu polach. Co ci to tak naprawdę daje? W czym ci pomaga? Czy umiałabyś bez tego żyć? Pytam cię o to, bo słucha nas trochę dziewczyn, które mam wrażenie robią sobie krzywdę mówiąc: okej, jeżeli ja nie wygram konkursu, to znaczy, że jestem kiepską fotografką. No to nie wiem, to nie będę z tego żyła, albo odwrotnie. Dobra, jestem fotografką, więc od razu chcę zarabiać i tak dalej, i potem są rozczarowania jakby. Co ci daje poza tym materialnym wymiarem? Chociaż wiem, że tobie materialnie niewiele daje ta fotografia, przepraszam, zupełnie z czego innego żyjesz. Ale czym dla ciebie jest? I jak pomóc tym dziewczynom, żeby się przestawić, żeby one zrozumiały, że to, że fotografują, to kurczę, to dla nich jest bardzo. Bez względu czym i jak. Bardzo, bardzo potrzebny. Umiałabyś coś takiego im powiedzieć na przykładzie swojej osoby? No, wiesz, masz za sobą Sopot, masz w sensie tą plażę, masz pandemię, spotkałaś mnóstwo fantastycznych ludzi, przeżyłaś mnóstwo fantastycznych przygód. Czy bez filmu, czy fotografii to by się wydarzyło? Być może wydarzyłoby się co innego, ale czy to pudełko takie czy takie to jest siła jakaś? Absolutnie. Przede wszystkim siła jest w nas. I tu muszę powiedzieć, że ja wychowałam się z mamą i siostrą. Moi rodzice się wcześniej rozwiedli i moja mama była bardzo silną kobietą. I ja mam w sobie siłę, którą odziedziczyłam. To ja mam to w DNA po mojej mamie, bo ona musiała być bardzo silną kobietą, żeby zdecydować się na rozwód, jak ja miałam 9 lat, moja siostra 11.
Więc to jest we mnie, bo ona zaszczepiła w nas dwie rzeczy: radość, miłość, miłość do świata, miłość do ludzi i siłę. No to masz to wszystko, udało jej się. Ja mam to w sobie. I jak nie fotografia, to oczywiście jakiś projekt performance, jak nie to, to film. I dla mnie zawsze pożywką byli ludzie, to co ja mówiłam, te elementy, miejsce, czas i ludzie, którzy są dookoła mnie. Ci ludzie są dla mnie pożywką. Na przykład sam fakt, że ja uczestniczę w waszych wydarzeniach, ja przyjechałam tak naładowana z Rzeszowa i z Olsztyna, ja tutaj fruwałam z tymi mewami na tej plaży. Naprawdę. Tak, bo spotkania tak, te twórcze właśnie w danym Naprawdę, te przypadku. spotkania, ta reakcja ludzi. Rozmowa o projektach. Tak, bo załóżmy, jedna, musimy, i ty pewnie to potwierdzisz, że bycie fotografem to jest bycie samotnym, bo my tworzymy w samotności. Tak. I ja też walczę z tą samotnością na co dzień. To jest dla mnie jakby koło ratunkowe, że ja tą przestrzeń sobie wypełniam i to, przepraszam, tu mam aparat, ale jeszcze mam w szufladach parę aparatów. To jest tylko narzędzie. To jest tylko To narzędzie. jest pretekst tak naprawdę czasami. Bo żeby tworzyć faktycznie, to jest taki trójkąt, tak jak powiedział Cartier-Bresson, że to są tu, co widzimy, co czuje serce i wyciągamy rękę i tu jest taki trójkącik i to jest tylko narzędzie, które rejestruje. Ale jak nie będziemy mieć w sobie radości, to te zdjęcia nie będą radosne. Jak nie będziemy wierzyły w siebie, to te zdjęcia gdzieś będą miały jakąś słabość w Jak nie sobie. będziemy kochali ludzi, to Jak nigdy do ci ludzie nie będą autentyczni na naszych fotografiach. Bo ta miłość będzie na tych zdjęciach. Więc. Ale też tu ładną rzecz dotknęłaś, znaczy ładną, ważną, i tu chciałabym powiedzieć, żebyśmy, ja przynajmniej, popraw mnie, jeżeli się mylę, ja przynajmniej tak myślę, że to jest dla nas jakimś kołem ratunkowym w samotności, ale niekoniecznie w takiej samotności, że jestem jedna na ziemi, ale też, bo możemy być w tłumie, możemy być w rodzinie, możemy być w przyjaciół i tak dalej. Ale jeżeli ja myślę i czuję inaczej i nie mam możliwości dzielenia się tym z osobami, które podobnie myślą, tworzą, czują, to mimo wszystko będę czuła się dalej samotna. Więc tutaj wracam do tego, że kiedy się spotykamy we własnych gronie osób, które tak samo myślą, czują, chcą tworzyć i tak dalej, to czerpiemy od siebie wzajemnie tak naprawdę i wtedy nie czujemy się sami. Dokładnie. Absolutnie masz rację. Jeszcze może przytoczę takie powiedzenie Gabriela García Márquez'a, który jest moim ulubionym pisarzem. I ktoś kiedyś się jego spytał, po prostu, dlaczego pan pisze książki? I on powiedział, żeby ludzie mnie bardziej kochali. Piękne. I to jest piękne. Ale Punkt. zobacz, co on powiedział. Bardziej kochali, czyli nie to, Bardzo żeby mnie kochali. ludzie pokochali, Tylko jestem w ogóle żeby ludzie. fatalny i teraz wszystko robię, Tak. żeby pokochali, Nie, tylko tylko jeszcze kochali. bardziej. Bo my, to jest ta fotografia, cokolwiek stworzymy, to jest cząstka nas. I my się jakby obnażamy w tym też. Jeżeli decydujemy się na Jeżeli konkurs jesteśmy autentyczni, oczywiście. i na konkurs ktoś nas zjedzie albo nic nie wygramy, to wtedy czujemy się dotknięci. Ja zawsze na każdej wystawie, to ja mówię, ja się czuję, jakbym była naga. No tak, no tak, no Bo tak. ja obnażam siebie i Tak. wtedy mogę powiedzieć, zobaczcie i co sądzicie? A komu się może to nie podobać na przykład? Komu się może podobać? Czyli to jest też ryzykowne. Wychodzimy ze swojej strefy komfortu. No tak, ale to jest też cały czas nauka samoakceptacji, z czym mamy problem nie tylko Dokładnie. będąc Tak. fotografami, prawda? Ale to jest ten proces i ta fotografia pomaga nam na przykład, bo ja robię różne rzeczy, ale zawsze patrzy się przez pryzmat drugiego człowieka na to, jak Tak. czy zrobię film, czy zrobię wystawę, czy jakiś projekt przygotowuję, czy kto. Dla mnie jest zawsze z drugiej strony, co z tego wynika i co będzie rezultatem i jak ten człowiek drugi zareaguje, bo ten film dla mnie to też była pokazanie próby mojej charakteru, że można przyjać przede wszystkim z Piotrkiem, to przetrwała. Ci ludzie na kanapie, co siadali, ci ludzie. Te wywiady, szczególnie wywiad z tym przedstawicielem ludności rdzennej, który Nie, no, no nie pokazuje nam zdradzaj, nie inny, zdradzaj. pokazuje nam inny obraz Kanady. Tak, I inny obraz po prostu, tak. to jest wszystko ważne, ale kochani, najważniejsza jest radość z tego, co robimy. Najważniejsze. Bo jeżeli nie macie radości z tego, co robimy, i nie musimy nic, i słuchajcie, ja jestem już
na takim etapie życia, że ja nic nie muszę. Ja bym mogła siedzieć, naprawdę nic nie robić i bym mogła powiedzieć, że no ja wszystko mam, to już nic nie muszę. Ale ja tak nie mogę, bo ja po prostu mam tą korbkę w tyłku i ciągle muszę dalej podążać i dalej, ale nie w sensie mnie jako, że ja chcę być większa, czy lepsza, czy robić. Nie. Ja po prostu chcę coś zrobić teraz dla ludzi, dlatego ja się zajmuję teraz bardziej tą fotografią społeczną, na przykład problemami, na przykład zanieczyszczenia. Kolekcjonuję kapsle nie po to, żeby sobie zrobić kolekcję 9 000 kapsli, tylko żeby pokazać ludziom pewien problem, jakim jest to zanieczyszczenie naszej plaży i co my zostawimy naszym dzieciom i wnukom. Później będą wykopywać kapsle i niedopałki z tej plaży. No więc właśnie wiesz, to jest też magia tego, że zostaliśmy obdarowani tym darem, że możemy fotografować, filmować, czy mamy jakiś taki no dar, wyczucie, że możemy to spożytkować też na takie działania. To bardzo ważne, bo to mimo wszystko no, spoczywa gdzieś na takich osobach, które mogą w dobry, ładny sposób, czasami jakoś, wiesz, artystycznie zwrócić uwagę, czasami na nieładne rzeczy, przykre rzeczy, ale jak wiesz, to można jakoś uwrażliwić ludzi. Mogłybyśmy godzinami, Ela, ja mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Wiemy, że w sierpniu przyjedziemy z wystawą do Sopotu. Ela na tym usilnie pracuje, żeby otworzyć tą wystawę Regułobiektywę 19 sierpnia, tak? Światowy Dzień Fotografii. Światowy Dzień Fotografii. Będziemy Was o tym informować. Ja mam nadzieję, że Ela też pojawi się u nas tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że ten film będzie jeździł po Polsce. Ja nie wiem, jaki ty masz patent na ten film. Ty go będziesz gdzieś próbowała sprzedać, czy jeździć Tak. na pokazy? Tak. Teraz realizuję tak zwane pokazy. Czyli na przykład, jeżeli nas ktoś ogląda i ma w Domu Kultury kino i może cię zaprosić, Tak. to może do ciebie się Bardzo odezwać. chętnie, tak, bardzo chętnie. To na tej zasadzie w tej chwili funkcjonuje, prawda? Że. Słuchajcie, namawiam Was serdecznie, bo to jest przepiękne spotkanie. Ela później dużo opowiada o tym filmie, uchyla rąbków tajemnicy i tak dalej, a sam film jest naprawdę bardzo ciekawy, więc jeżeli ktoś ma takie możliwości, a wiem, że w różnych miejscach mieszkacie, macie różne możliwości, nie tylko w kraju, to piszcie do Eli Dokładnie, czyli Śmiało. jest Dom Kultury, czy kino na przykład studyjne. Ja bardzo chętnie przyjadę, bo jeszcze co jest siłą tego projektu, że ja o tym opowiadam, jak go stworzyłam, że stworzyliśmy go od zera, że zrealizowaliśmy, że pokazujemy część Kanady i jak ten kraj funkcjonuje też, że tam każdy jest z innej bajki i jakoś potrafią się ze sobą dogadać. Więc na pewno będzie mi bardzo przyjemnie, żeby pokazać to w I różnych jeszcze częściach. jedną rzecz załatwiasz, Ela, znaczy nie tylko jedną, ale jeszcze dodatkowo mi się teraz nasunęło, że często różne instytucje szukają jakichś prelekcji, wykładów, zajęć dodających sił do działania, jakiejś samoakceptacji, że Motywacji to jest takiej, tak. możliwe, takiego coachingu. Słuchajcie, ten film jest absolutnie tym. Elka daje tyle wiary po prostu, że masz ochotę wyjść z kina i natychmiast zabierać się za przygotowanie podróży i robienie rzeczy zupełnie absurdalnych. Słuchajcie, nie rekomenduję kanapy, bo to Za tak, ciężko, ale dobra, ale inne może rzeczy, być leżaczek. stołeczek jakiś wystawić na przykład. Dylek. Zbierać na przykład krótkie winietki, wiecie o czym? Mamy, babci, rodziny, kogoś ciekawego w dzielnicy i później to złożyć w jakąś kapsułkę. Na przykład, Dobra. o, wystawić stołeczek, nie? Dzień dobry, gdzieś jest stołeczek, prawda? Sąsiedzki stołeczek. No ja już wymyśliłam tu projekt na żywo. Tak we Włoszech bardzo często, że właśnie wystawiają krzesełka przed domy i sobie tam siedzą i Dokładnie. gadają, plotkują i tak dalej. Patrzmy się tym właśnie naszym środowisku też bardzo blisko. Nie trzeba szukać tych Nie projektów trzeba, nie za trzeba. morzem. No ja pojechałam na Cabo Verde, bo tu karnawału, no nie byłby autentyczny karnawał brazylijski w Warszawie, ale ja chcę też wrócić do tego Cabo Verde. Ja chcę a w Brazylii to mam taką propozycję, żeby zrobić właśnie żeby namówić ludzi właśnie pochodzenia rdzennego, żeby opowiadali swoje historie na takim stołeczku i się nazywa El Banco que habla, czyli taki stołeczek, który mówi, który jeździ ze stołeczkiem. Nie? Ale to w Brazylii, to jest następna No odsłona, właśnie bo. nie nadążam za tobą. Poczekaj, bo już miałam kończyć, ale jeszcze muszę ci zadać jedno pytanie. Ja No, wiedziałam, że tak kończymy. będzie Ela z nami. Słuchaj, no przecież to ważny projekt o tych kapsach. Już dwa razy tu chyba, czy trzy razy wspomniałyśmy. A
Opuść sobie trochę kamerę, bo ci ucina brodę. To? Ucina ci brodę. Opuść sobie kamerę. A, aha, te, dobra, lepiej. O, teraz tak mi na Świetnie. Słuchaj, kształcie. bo to taki ważny projekt, bo on też właściwie jest do pokazania, a wiem, że są miejsca i ludzie na szczęście, dla których problem zanieczyszczenia środowiska jest dość istotny i stara się jakoś działać w tym kierunku edukacyjnie, przez sztukę właśnie. To powiedz coś o tym projekcie, bo być może też ktoś będzie chciał zaprosić ten projekt do siebie, żeby pokazać, bo to jest bardzo ciekawa akcja, to co ty zrobiłaś. Powiedz kilka zdań, proszę. Państwo już znają ten projekt mój, album Sopot Beach, gdzie ja też penetrowałam plażę. A teraz, jak skończyłam ten projekt, to zaczęłam się inaczej na plażę patrzeć. Bo ja wtedy szukałam mojego życia na tej plaży. To jest krótka historia mojego życia w tym albumie Sopot Beach. To nie jest album o plaży, tylko to jest album o mnie, która się akcja się dzieje na plaży. Jak to skończyłam, to się zaczęłam patrzeć naprawdę głęboko na piasek. Znaczy piasek. W tym piasku znalazłam Heinekena. To znaczy kapsel Heinekena. I mówię, Jezu, to jest jak Andy Warhol normalny. A poza tym, co ten Heineken robi na sopockiej plaży? No, przepraszam. I zrobiłam zdjęcie z zbliżeniem. Mówię, Boże, przecież to jest no takie Andy Warholowskie, że to aż się prosi, żeby wyciągnąć coś z tego. I się schyliłam i patrzę, a tu następny, następny, następny. Słuchajcie, w jeden sezon zebraliśmy 6 tysięcy kapsli. Proszę. Ja z moimi bo oni już oczywiście poszło tak, Jak to o nas świadczy? Ela zbiera kapsle, no to przynosili mi kapsle, nawet ci co z wykrywaczami metalu tam grasują, to już mi zaczęli odkładać kapsle, bo ja się stałam taką kolekcjonerką Kapslowa Ela. kapslarka, ta kapslowa Ela. No i zrobiłam z tego wystawę fotograficzną. No, to bardzo ciekawe, bo nikt sobie nie mógł wyobrazić, jak ja tę kapsle zaprezentuję. A wydaje mi się, że ta formuła, którą ja zaproponowałam, bardzo się sprawdziła i ludzie po prostu wychodzili z tej wystawy i mówią, wow. I następnym etapem tego projektu jest stworzenie z tych wszystkich kapsli kostiumu. Wow. Bo tu powinno się dalej zadziać. Co zrobić z tymi kapslami, No które tak. są. Ale I czekaj, 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 czekaj. Na wystawie miałaś i zdjęcia, i kapsle? na wystawie miałam zdjęcia. Była jedna mozaika na jednej ścianie, było 700 takich małych, takich, to tak jak mozaika Tak, wyglądały. tak, Były tak. takie warholowskie, takie duże, jeden na jeden. I trzecia seria to były dokumentalne, które były małe, oprawione, które tworzyły jakąś symbiozę, pokazane bo to były zdjęcia artystyczne, powiedzmy. Gdzieś weszły te kapsle w taką symbiozę, że widziałeś zupełnie coś innego, jakieś smoki, jakieś, wiesz, się zmieniły. I tam, gdzie była ta mozaika na tej ścianie, to tak w Gdyńskim Centrum Filmowym, w galerii, to tam, w tej samej galerii, co była Chimery wczoraj, to ta sama galeria. Ja wyrzuciłam piasek z Sopockiej plaży i wrzuciłam 700 kapsli tam. I były dzieci, co ciekawe, i była łopatka i wiaderko. Przychodziły dzieci, siadały się, bawiły. Ja zrobiłam taki performance, że usiadłam się, bawiłam i przesypywałam, tak jak Abramowicz, położyłam się na tym i przesypywałam ten piasek z tymi kapslami, żeby ludziom uświadomić, że to, co nas czeka, jak nic nie zrobimy, to Tak, to nie będzie piasku. one się nie rozłożą, one tam są. Gdzieś i odsłania jakiś sztorm, czy na przykład wieje wiatr, to odsłania to i co roku przybywa, bo tych turystów przybywa i tych, co rzucają, przybywa. To nie tylko kapsle od piwa, ale też od napojów. To nie jest tylko piwo. Więc stwierdziłam, że następnym etapem będzie wykreowanie kostiumu takiego z tych kapsli i zrobienie parady na plaży, na molo, gdzie ludzie zobaczą i To autorką. wiesz co, to mam dla ciebie trop. Jest taka, jeżeli nas słucha tutaj teraz może Marta Wrzaska albo Ula Zydorczak, w Gorzowie Wielkopolskim jest świetna i odważna projektantka mody, Natalia Ślizowska chyba się nazywa, później ci wyślę kontakt. Tak, nie znam dziewczyny osobiście, ale jak ją obserwuję, co ona robi, zrobiła świetny pokaz w ogóle, zresztą Ula Zydorczak była tam modelką, seniorzy byli modelami w ogóle i modelkami, robi bardzo odważne stroje. Myślę, że ona by się dała na to namówić. Znaczy, ja już mam kogoś A już też. masz. Znaczy, tylko, że to jest no, jedna z najlepszych, no, w tej chwili chyba największe nazwisko w kostiumologii
Kasia Konieczka A, no dobra. ubierała, która Ale ubierała już rozmawiałeś z nią? Madonnę. Tak. I to jest kwestia, ona zrobi to, tylko kwestia A to pieniędzy. tylko no pieniędzy, właśnie. Słuchajcie, no to. Ja nie wiem, czy ja muszę też zaangażować w to prywatny biznes, ci, co są odpowiedzialni za te kapsle, słuchajcie, A no tak, a to by było jeszcze lepsze, no. bo dla mnie to nie jest tylko tu, że pokazujemy problem, tylko dla mnie jest ważne, jak my rozwiązujemy ten problem. I my musimy uświadomić tym producentom, że to, co oni robią, zostaje i oni też są współodpowiedzialni za to. Przepraszam, dokładnie tak, masz rację, że to tym tropem, No faktycznie. to jest ten trop. Tylko oczywiście nie jest to łatwa droga. Ja te kapsle mam w domu, tutaj wiesz, 9 tysięcy. Jeden pokój to jest zabawki z plaży, bo następny projekt to będą Play With Me, czyli różne, wiesz, plaża. Ja mam, z samej plaży mam, no pracuję pięć projektów takich, które to nie są ładne zdjęcia, ja już podkreślam, ale zdjęcia w makro, tych zardzewiałych, słuchajcie, ja robiłam ostatnią sesję, byłam właśnie u tego mojego przyjaciela Michała w Kielcach, gdzie on Hasselbladem mi z bliska makro sfotografował, te właśnie przywiozłam selekcję kapsli tych najbardziej zardzewiałych. Słuchajcie, pod tym makroobiektywem to się kosmos pojawia. To się pojawia kosmos po prostu. One są wizualnie tak atrakcyjne, że to aż boli, że to jest z tego materiału, ale o to Kochani, wystawa o kapslach coraz większa, coraz bardziej kompletna, do wzięcia, do ale powieszenia. słuchajcie, do wzięcia, ale no i ja się teraz muszę pokłonić nad tą przestrzenią w metrze, bo ja bym chciała teraz wyjść następny krok. Nie, ale ja mówię o tym, że następnym krokiem jest dojście do tych ludzi, którzy rzucają, czyli dojście, pójście w Polskę i Dokładnie, pokazać problem dokładnie. ci, co rzucają, bo ja przeprowadzam całą analizę tego, bo to jest cała Znaczy, analiza. byłoby super, gdyby ten projekt, moim zdaniem, on się nie zamykał tylko w przestrzeni galeryjnej, tylko żeby ludzie, którzy przechodzą czasami mimo woli, nagle zauważyli, o kurczę, wyrzuciłem papierka przed chwilą. Tak, bo to nie jest tylko o No, kapslach. Buba, tak. to jest też o naszych zachowaniach i my promujemy pewne postawy prookoliczne, żeby uświadomić ludziom, że jak on wyrzuci niedopałek, to ten niedopałek nie zniknie, albo że jak on wyrzuci kapsla na plaży czy na ulicy, to nie znika. I my jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Sami Także. sobie szykujemy stosik, w którym utoniemy, po prostu. Ale to są takie rzeczy, które ja teraz mam, bo ja ciągle zauważyłam, że jako wykształcona ekonomistka pracowałam 22 lata na szczeblu federalnym w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Kanadzie, robiąc analizy ekonomiczne właśnie związane z ochroną środowiska, z ochroną misia polarnego, z odpadami, z hutami aluminium. I robiłam też no, bardzo głęboko analizy Czyli masz wpływu. dobrze, dobrze spenetrowany ten temat, tak Także naprawdę. ja mam te tematy w głowie, bo ja znam też zawodowo te tematy. I jak pojechałam do Ekwadoru, żeby fotografować ludzi, którzy zostali skażeni wskutek tych odwiertów w dżungli ekwadorskiej, to ja widziałam, ja znam mechanizmy ekonomiczne, dlaczego tak się dzieje. Także ja teraz łączę moją wiedzę z różnych dziedzin i to mi. I przekładasz to na akty twórcze. I mam narzędzia, tak jak fotografia i film. Słuchajcie, no Ela jest chodzącą inspiracją absolutnie, jak widzicie. Muszę z nią skończyć gadać, bo za chwilę powiem mi o kolejnych A nie projektach. kończ ze mną tak de facto, Nie, z tylko tobą kończ. nie, tylko kończę gadać z tobą, absolutnie. Nie, no my się zaraz będziemy widziały w ogóle, więc na pewno podziałamy. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Już gadamy prawie półtora godziny, Elu. To i tak mało. Powycinaj. Nic nie powycinam, absolutnie. Elżbieta. Boże, Elżbieta, powiedziałam do ciebie. Kobieta, królowo Polski, jej. Królowo, właśnie. Ela w ogóle prywatnie nazywamy między sobą królowo, bo już to już zostaje naszą słodką tajemnicą, dlaczego. Ela, bardzo Ci dziękuję za tę ogromną dawkę energii. Ja mam wrażenie, że nigdy, znaczy nie, że nie potrzebuję jej tak bardzo, jak może niektóre osoby, bo sama jestem chodzącym jakimś takim, nie wiem, taką torpedą, ale no Ty mnie już tak po prostu tutaj popracowałaś nade mną, nad moją energią i pozytywnym myśleniem, że jestem Ci za to ogromnie wdzięczna. Na maksa jestem Ci wdzięczna.
Życzę Ci, żeby Twoje projekty się udały. Widzimy się w sierpniu na Polish Women wystawie. Mam nadzieję, że wcześniej jeszcze też się zobaczymy. Co chciałabyś dla dziewczyn i wszystkich, którzy nas oglądają, bo nie tylko dziewczyny, powiedzieć na zakończenie? Chciałam powiedzieć, że w fotografii jest siła i i w nas jest siła. Jak połączymy siebie z fotografią, to naprawdę to jest taka mieszanka wybuchowa i życzę wszystkim fotografkom i nie tylko tym, którzy fotografują, ale wszystkim, żeby wierzyli w sobie i szli naprzód. Cudownie, nie poddawajmy się, bo szkoda czasu, prawda? Dokładnie. Nie ma co tam biadolić. Dziękuję Ci bardzo, Elu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich i do zobaczenia. Na Na kanapie. kanapie czerwonej. Pa. Cześć. Pa. Pozdrawiam wszystkich. Papa.